Minęła godzina 14, to oznacza, że czas na audycję Mała Czarna, a dzisiaj moim i waszym gościem jest Mariusz Malinowski. Witam ciebie. Cześć, witam. Pasją Mariusza już od najmłodszych lat są podróże, zanim wyprawa do Maroko, 12 tysięcy kilometrów, 12 państw i 2 miesiące w podróży, no, której oczywiście zwieńczeniem jest książka z indeksem w podróży Początek podróży. Ta wyprawa tak zainspirowała, że teraz kolejne wyzwanie, podróż, do której przygotowywał się już prawie 2 lata, podróż dookoła świata, jeżeli się uda, będzie to pierwsza tego typu wyprawa. Mariusz, może na początek dla słuchaczy, którzy jeszcze nic o tobie nie wiedzą. Jak się zaczęło? Cały projekt pod nazwą Z indeksem w podróży powstał w 2012 roku, tutaj w akademickim Radiu Indeks, podróżą do Aten w 2012 roku, 8 tysięcy kilometrów, 30 państw. To była bardzo, bardzo, teraz patrzę, amatorska przygoda nasza, ale od tego się zaczęło. W 3 miesiące szalony pomysł wcieliliśmy w życie. Przygotowaliśmy busa, kupiliśmy go, zaplanowaliśmy trasę, zebraliśmy fundusze, zebraliśmy sponsorów, zorganizowaliśmy program radiowy i to się udało. To dał jakiś sygnał, aby iść dalej. Rok później przygotowaliśmy wyprawę do Maroka na Saharę, by było trudniej, przez Wielką Brytanię, Irlandię. To też, można powiedzieć, zakończyło się sukcesem. Zobaczyliśmy Saharę, wróciliśmy na lawecie, ale to nam tak naprawdę dodało skrzydeł, że nie przerosło nas to, że musieliśmy wracać w taki sposób, a nie inny. Także to nas zmobilizowało. Już przed tą wyprawą były takie plany, żeby zrobić coś w życiu, na co postawimy wszystko. Wszystko na jedną kartę. Wszystko w naszych rękach i tak naprawdę nic. Taki projekt, który ludzie zapamiętają, które zapamiętamy my, podczas którego przeżyjemy ogromną liczbę przygód i przy okazji zrobimy też coś dla innych. Stąd też wyprawa z indeksem w podróży dookoła świata, z której powstanie program telewizyjny. Dodatkowo za każdy przejechany kilometr sponsorzy będą wpłacać pieniądze na organizację kolonii dla dzieci z domu dziecka, co jest dla nas też fantastyczną rzeczą, że możemy nie tylko spełniać własne marzenia, ale też marzenia innych ludzi, też i potrzebujących. Także przed nami ta podróż dookoła świata, a początki teraz tak z perspektywy patrzę na to, tutaj też rozmawialiśmy, wspominaliśmy, no teraz można powiedzieć, bardzo zabawne były. Bardzo zabawne początki, ale też wspominasz, że pierwsza podróż była bardzo amatorska. Jestem ciekawa w takim razie, jakie wnioski po niej wyciągnęliście? Z każdej wyprawy wyciągamy wnioski. Ja mówię zawsze, że taka podróż to jest ogromna nauka życia. Szybko człowiek dojrzewa. My musieliśmy przed tą wyprawą dookoła świata jeszcze szybciej dojrzeć, żeby po prostu nie narobić głupot, chociaż ta młodzieńcza odwaga jest potrzebna. Wniosków jest wiele i myślę, że tutaj byśmy za długo musieli siedzieć, aby opowiadać, ale choćby od takich początkowych, co ze sobą zabrać, jak przygotować busa, do takich głębokich zmian, jakich człowiek doznaje podczas podróży, analiz, chociażby relacji międzyludzkich i podejścia do pewnych spraw, bo kto jedzie w podróż chociażby raz, sam musi to przygotować, później wszystkie inne staje się nieco łatwiejsze. No więc tych wniosków na pewno jest sporo. A taka najbardziej zabawna sytuacja z perspektywy czasu, jaka przydarzyła wam się podczas podróży? O tych najzabawniejszych to chyba nie wypada opowiadać, bo są to też, może by nie każdy poczuł się zadowolony, że o tym opowiadam, ale takich radosnych chwil, śmiesznych podróży jest wiele na co dzień praktycznie. Części nawet się już nie pamięta, bo też taka podróż to jest troszeczkę taka huśtawka z nieba do piekła, z piwnicy na 10. piętro, bo wiele rzeczy się zmienia, także tych sytuacji wiele, z jednej bym nie był w stanie wymienić. A jeżeli teraz nas słuchają osoby, które chciałyby się gdzieś wybrać, chciałyby przeżyć podróż swojego życia, może nie do końca taką dookoła świata, no to jakie masz wskazówki, takie na początek, jak się przygotować, co ze sobą zabrać, jakie informacje być może też prześledzić, może w sieci, może od znajomych? Jeżeli jest to podróż po terytorium Unii Europejskiej, to właściwie nam nic nie jest potrzebne, z wyjątkiem karty. Najlepiej mieć dwóch marek, z racji tego, że nie wszędzie są akceptowane wszystkie karty. Na pewno trzeba mieć dużo odwagi w jakiejś tam w sobie i zaparcia, bo często ludzie mówią, pojechałbym, ale coś tam, więc po co szukać problemów, że coś nam stoi na przeszkodzie w spełnianiu marzeń? Skoro mam marzenie, to dlaczego by go nie zrealizować? Jest wielu ludzi, którzy dowodzą tego, że te marzenia mogą spełnić. Więc ja myślę, że na pewno dużo samozaparcia w sobie i niekoniecznie wyszukiwania wszystkich problemów. Sam doskonale wiem, że jeżeli rzucasz sobie jakieś wyzwanie, stawiasz sobie przed sobą jakieś marzenie, to dziwnym trafem w pewnym momencie wszystko zaczyna iść, wspierać ciebie. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że robisz dobrze, chociaż na początku trzeba przejść ten trudny etap, gdzie wszystko się wali, ale w pewnym momencie zaskakuje i ludzie ci pomagają i nagle znajdujesz rozwiązania problemów. To, co dziś jest problemem, jutro tym problemem może nie być, czyli
myślę, samo zaparcie przede wszystkim, no i otwarta głowa na to wszystko. No jak to się mówi, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Ty realizujesz teraz swoje. No jestem ciekawa, co było taką, bo powiedziałeś, że w trakcie przygotowań zawsze jest taki kryzys. I co było największym takim kryzysem podczas przygotowywania właśnie tej podróży dookoła świata? Ja zawsze powtarzam, że jak nas przygotowania nie zabiły, to podróż też nie. Przygotowania tak naprawdę są najtrudniejsze, bo podróż tworzy się w głowie, a już gdy jest się na wyprawie, to ona już trwa. To już mamy, dotykamy wszystkiego, a wszystko wcześniej jest takie nienamacalne. Wszystko jest w głowie, myślimy, może tak, tworzy się scenariusze, obawy, plany. Wysłuchuje się mnóstwo ludzi, wskazówek, mądrzejszych od nas, bo my wszystkich rozumów nie pozjadaliśmy. My w każdej dziedzinie szukamy ekspertów, szukamy ludzi, którzy są mądrzejsi od nas, wiedzą więcej, są starsi. My jesteśmy bardzo młodzi, nasza wiedza jest jeszcze okrojona, ale zdobywamy ją jak najwięcej. My przy tej wyprawie musieliśmy być od prawnika po księgową, poprzez podróżników i jeszcze pisarzy dodatkowo, żeby to wszystko stworzyć. Trudne było na pewno kompletowanie ekipy, by znaleźć te właściwe osoby. Problemem na pewno było zbieranie funduszy na początku. Przekonanie ludzi, że damy radę to zrobić. Często mówili, puknijcie się w głowę, macie 22 lata, co to za pomysł? Młodzi, niedoświadczeni studenci, ciężko było przekonać ludzi, że my damy radę, żeby w to uwierzyli. Ale jak już jedna osoba uwierzyła, to efekt domina nastąpił, zaczęli wierzyć inni. Teraz to się dzieje w Zielonej Górze, to jest dla nas po prostu coś abstrakcyjnego. Idziemy przez deptak, ludzie zaczepiają, mówią, fajny pomysł, będę śledzić, oglądać to wsparcie, że nagle zaczęli w to wierzyć, a mieliśmy moment załamania, że skoro inni nie wierzą, to może faktycznie głupio robimy, ale nie ulegliśmy temu. Myśleliśmy nad tym poważnie, czy może gdzieś tam mylimy się, ale postawiliśmy na swoim i teraz to idzie. Może gdzieś tam z podróży coś zatrzyma, ale pewne jest to, że my w nią już ruszymy. Ludzie w to wierzą i też ciężko jest ich zawieść. My też wieziemy te marzenia innych ludzi. Ktoś mówi, wejdźcie tam, bo ja marzyłem tam pójść, ale tego nie zrobiłem. Jakiś sponsor mówi, jakbym miał tylko możliwość w latach PRL zrobić coś takiego, zrobiłbym to, ale zróbcie to za mnie. I to jest fantastyczne. Super, czyli można powiedzieć, że realizujecie teraz nie tylko swoje marzenia, ale również marzenia innych. Tak, i to jest dla nas takie ogromne wyzwanie, ogromne zaufanie też ze stosunku dla ludzi, dlatego też i stąd też nasze relacje radiowe, telewizyjne, w prasie, w internecie, zdjęcia, pozycjoner GPS w busie, pozycjoner spot, będziemy zawsze przy sobie nosić, aby ludzie mogli być na bieżąco, gdzie jesteśmy o każdej porze dnia i nocy. Nawet powstała specjalna aplikacja na telefon, w której będzie można oglądać, z jaką prędkością jedziemy, gdzie jest bus. Całe pozycjonowanie będzie dostępne tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Fajna aplikacja też i dla rodziców, myślę. Ale zrobić coś niemożliwego, udowodnić ludziom, że można. My chodzimy później po szkołach, na festiwalach, opowiadamy o tym i widzimy, że ludziom się chce. I to niekoniecznie zachęcam ich do podróżowania. Dla nas też jest ważne to, żeby po prostu chcesz coś zrobić, to po prostu to zrób, a nie siedzisz. I to myślę, że to jest pierwszy krok, żeby cokolwiek zrobić. I to niekoniecznie chodzi o podróże. I fajnie jest, że my tą podróżą możemy tym ludziom to uświadomić, udowodnić. No i to, że spełniamy czyjeś marzenia, no to też jest dla nas to ogromna nobilitacja i wsparcie. A oczywiście już niedługo ludzie będą mieli okazję, jeżeli was jeszcze nie znają, no to również was poznać. No ale o tym, w jaki sposób, gdzie i dlaczego porozmawiamy już za moment. Jak wyglądał przygotowania do waszej wyprawy, będzie można was poznać, a także poznać innych podróżników. Ale powiem ci, Mariusz, że czuję taki troszeczkę niedosyt, bo kiedy zapytałam się ciebie o podróże, o to, jak się do nich przygotować, ty powiedziałeś, że wystarczy mieć dwie karty, jeżeli podróżujemy po Europie. A ja tak sobie pomyślałam, że przecież większość słuchaczy również podróżuje poza Europą. W takim razie, jak przygotować się do tego typu wyprawy? No faktycznie, może zbyt prosto o tym powiedziałem. Na pewno trzeba zadbać o informacje na dany kraj, jakie niebezpieczeństwa tam czyhają, jak wygląda ustrój tego państwa. Trzeba tak troszeczkę internetu na pewno przewertować, poczytać fora, zapytać ludzi, którzy tam byli. Ważne jest ze sobą, żeby na pewno mieć kilka takich podróżniczych gadżetów, chociażby takie rzeczy jak dyskretny pasek, dyskretny portfel, gdzie można pochować pieniądze w razie kradzieży, wziąć ze sobą jakiś drugi portfel, który można oddać w razie napadu, bo w końcu lepiej jest oddać wszystkie pieniądze niż stracić życie. Polecam też na pewno przygotowanie podstawowych rzeczy w apteczce. Coś na biegunkę, jakieś ibupromy, plastry. Dużo zabrałbym zawsze ze sobą jakichś elektrolitów, witamin, bo w podróży, jeżeli jedziemy tanim kosztem, to przeważnie bardzo mało je się takich porządnych rzeczy. Przeważnie jest to jakiś szybko gotowany makaron, czyli dużo witamin, żeby dostarczyć swojemu organizmowi.
porządne buty to na pewno, dużo zasypki do butów, bo później jak się cały dzień w butach chodzi, to wiemy jaki jest efekt, także to o to na pewno trzeba zadbać. Warto też może jakieś bilety samolotowe wcześniej zarezerwować, bo można naprawdę fajne ceny wychwycić, no i reszta to w zależności od środka transportu, czy jedziemy na miejscu, wynajmujemy, czy jedziemy autem, czy jedziemy autostopem, no na pewno, a jeżeli jedziemy autem, to trzeba tam przygotować auto dość porządnie, bo później naprawy mogą zająć nam przede wszystkim cenny czas podróży, który przeważnie jest ograniczony, a dwa, no, środki finansowe. Kiedy wspominałeś o tym, że trzeba poczytać o różnych państwach, o ich kulturze, to jestem ciekawa, kiedy ty czytałeś o państwach, przez które będziecie podróżować, którego kultura zaskoczyła cię najbardziej, których informacji nie spodziewałeś się, bądź na przykład obawiasz się jadąc w te rejony? No tak już zawsze wcześniej o tym czytałem, wiedziałem o wielu państwach różne informacje, więc tak naprawdę nic nie było aż takim ogromnym zaskoczeniem, problemem nie do przejścia, chociaż informacje dotyczące promu z Panamy do Kolumbii są bardzo różne. Ambasada Kolumbii w Warszawie mówi, że nie wolno. Ambasada Polska w Bogocie mówi, że jest taki prom. Kolumbijka, która tam mieszka, kontaktowaliśmy się, mówi, że prom jest, skąd co jakiś czas plajtuje, ale cały czas go wskrzeszają na nowo. Także to są takie ciekawe informacje, że na przykład w niektórych państwach trzeba będzie zapłacić za import i eksport auta do tego kraju, mimo tego, że jedzie on tranzytem. Było wiele takich ciekawych informacji, przeprawy kontenerowe, jak wyglądają, cła, akcyzy, przewozy, zapłaty za wszystko, zezwolenia, zabezpieczenia. To jest takie bardzo duże wyzwanie i to było dla nas troszeczkę takim zaskoczeniem, chociaż my na początku nastawialiśmy się, że będzie o wiele, wiele trudniej, o wiele, wiele gorzej. Zawsze razy dwa wszystko robimy, zawsze mówimy, że o złych rzeczach rozmawiamy, nie o dobrych, bo sukces możemy święcić z wrogiem, a kryzys tylko z przyjacielem, więc z tego się uczymy. Czego się boję też w podróży? No, że gdzieś z takich zmian politycznych, to jest trudne nie do przewidzenia. Czy przejedziemy, no pytałem wielu ludzi o Rosję. My w Rosji musimy mieć nieco inną wizę, wizę biznesową, dwukrotnego wjazdu. To musieliśmy też bardzo trudno o to zabiegać. Wciąż o tą wizę nasz pośrednik zabiega, więc tu nie wiem, czy gdzieś nas nie zatrzyma jakaś zmiana i najważniejsze jest to, żebyśmy dostali się do Stanów Zjednoczonych. Tam nikt nas nie powinien aż tak zatrzymać, a gdzieś, jeżeli dalej ktoś wstrzyma nas na granicy, to jak wracając do domu, i tak będzie już dookoła świata. Także to jest dla nas najważniejsze, żeby gdzieś tam dotrzeć na ten kontynent amerykański. No i te zmiany polityczne są tak częste, nawet jak rozmawialiśmy z konsulatami, ambasadami krajów Ameryki Południowej, tam mówili, że tych zmian, one następują co chwilę tak naprawdę, więc nie wiemy, co nas czeka. Zapytałam o obawy, ale jestem też ciekawa, na co najbardziej się cieszysz, co najbardziej cię fascynuje w tej wyprawie. No wiadomo, no cały zarys, tak, dookoła świata, no ale która jej część? Przede wszystkim najbardziej część zielonogórska, kiedy tu już wrócimy, bo jak pytałem czasem, co byście chcieli zobaczyć, to mówimy Zieloną Górę z powrotem. Dla mnie nie ma państw, które chciałbym odwiedzić najbardziej. Dla mnie jest całość tego projektu, całość przedsięwzięcia, całość tego, że my to organizowaliśmy. Ja powtarzam, że moje życie przez 2 lata wyglądało jak z filmu. Ja sam codziennie wstawałem i nie wierzyłem, że to się dzieje, że robię wyprawę dookoła świata. Działo się tyle abstrakcyjnych rzeczy, że to jest po prostu szok. Sądzę, że wyprawa będzie podobna, więc dla mnie całość tego, kogo spotkamy, jakie problemy rozwiążemy, to jest fascynujące. Najciekawsze miejsca, że tak powiem, dla mnie nie istnieją. Dla mnie najciekawsze jest to, co po prostu się wydarzy. Co zobaczymy. Też kiedyś będący na wycieczce w Turcji jedna pani powiedziała, że ona nie robi zdjęć, bo liczy się teraz, to jest tu i teraz. Ona teraz to widzi i to się dzieje. I myślę, że w podróży jest to najważniejsze, żeby po prostu ekscytować się tym. Żeby zrobić zdjęcie, to sobie można wrócić, kiedyś trzasnąć albo zobaczyć w internecie. Chociaż fajnie też mieć pamiątkę, to na pewno, tego nie bagatelizujemy. Ale całość przedsięwzięcia jest dla mnie po prostu fascynująca. Jak rozwiążemy z tym, jak sobie poradzimy, no i też jak siebie poznamy. To jest też poważny temat. Jestem bardzo ciekawa. Mamy rok 2017. Jak wyobrażasz sam siebie po 2 latach podróży, podróży w obcych rejonach, tak naprawdę z ludźmi, których dopiero poznasz, mimo tego, że w wielu sytuacjach już się poznaliście, to zapewne jednak poznacie się z zupełnie innej strony, zarówno tej lepszej, jak i tej gorszej. To na pewno, no już troszeczkę się poznaliśmy, ale te strony będą różne do poznania na pewno. Jak ja siebie wyobrażam, no powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu jadę w podróż i nie wiedząc, co do końca będzie po, bo wiemy, że jeżeli jedziemy z oczekiwaniami, tak było w przypadku 2 poprzednich podróży, jedziemy z jakimś oczekiwaniem, wracamy, to później można się tylko na tym zawieść, bo nigdy nie jest tak dobrze, jakby sobie wyobrażamy i nigdy nie jest tak źle, jak sobie myślimy, że jest, więc jadę bez takich większych oczekiwań, chcę to zrobić i zobaczyć, jaka sytuacja mnie tu zastanie. Na pewno chciałbym, żebyśmy wrócili cało i zdrowo i żeby ten świat za bardzo podczas naszej nieobecności w Zielonej Górze się nie zmieniło, no ale to jest akurat mało prawdopodobne.
A niebawem również kolejne wydarzenie, które odbędzie się przed samą imprezą. Będziecie opowiadać o swojej podróży, będą inni podróżnicy. Opowiedz co nieco o tym wydarzeniu. Co, gdzie, kiedy i czego można się spodziewać? 15-16 maja, Klub Studencki Wyspa, Festiwal Podróżniczy Zielone Globy 2015. Jest to świetna okazja, aby posłuchać o podróżach, zainspirować się, dowiedzieć się czegoś o świecie, a złapać troszeczkę pozytywnej energii, chociażby przed Bahanaliami. Dwa dni niesamowitych prelekcji. W piątek o 19 rusza pierwszy blok podróżniczy, 6 projektów, są to eliminacje. W sobotę od 13 drugi blok, drugie eliminacje. I od 17 w sobotę gala finałowa, 3 projekty zaproszone przez nas i po jednym z poszczególnych bloków. Cała gala, cały festiwal wyróżnia się tym od innych, że jest to wielka podróżnicza impreza. Jest to festiwal z oprawą muzyczną, świetlną, występy artystyczne. Niesamowita atmosfera, w piątek jest wyjście integracyjne do klubu. Sama gala będzie oprawiona tym, że przyjdzie wielu ludzi. Będzie to wszystko przez nas jak najlepiej dopracowane. Podróże z każdego zakątka świata, Arabia, Palestyna, Filipiny, Madagaskar, Stany Zjednoczone, Europa, Azja, Ameryka Północna, Południowa. Wszystkiego rodzaju sposoby komunikacji po świecie. Od autostopu poprzez hulajnogę do jazdy busem. Prelegenci z całej Polski, 14 projektów. Myślę, że tej energii, jaką tam się zastanie, wystarczy do kolejnego festiwalu. No i też jest to ostatnia taka okazja, żeby się z nami pożegnać. Po całym festiwalu rusza podróżnicza zabawa, impreza, dyskoteka do rana. Jest to okazja, żeby też pożegnać się z nami, ostatnio raz przybić sobie piątkę, wypić jakiś złocisty trunek i też porozmawiać z tymi wszystkimi uczestnikami. Także wszystkich zapraszam 15-16 maja, Klub Studencki Wyspa, Ogólnopolski Festiwal Podróżniczy Zielone Globy. Szczegóły na naszym Facebooku. Zapowiada się bardzo ciekawie. No i teraz dla osób również, które zainspirowała Twoja wyprawa, mówiłaś już o tym, gdzie będzie można mniej więcej śledzić Waszą wyprawę, to może podaj jakąś konkretnie stronę internetową, na której użytkownicy będą mogli się zalogować i śledzić Waszą wyprawę. Na pewno na Facebooku, na profilu z indeksem w podróży, ale też i na naszej stronie ziw.pl. Teraz tworzymy nową wersję tej strony. Tam będą widoczne dwa pozycjonery. Będą wszystkie nowości dodawane, co u nas, zdjęcia, filmy, programy. Także będzie na pewno warto śledzić stronę ziw.pl. Jeżeli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, możecie pisać do Mariusza, chociażby na fanpage'u Waszej wyprawy. Tak, wiele osób już do nas pisze i my zawsze odpowiadamy, czasem troszeczkę z opóźnieniem, bo cały czas pracujemy praktycznie przy tej wyprawie, ale odpowiadamy, jeżeli nawet ktoś ma pytania dotyczące, jak zorganizować podróż, w czymś możemy pomóc, to jak najbardziej zapraszamy do takiego kontaktu. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakoś, nie wiem, może zachęcić na przykład naszych słuchaczy również do realizacji swoich marzeń, do podróży. Myślę, że największą inspiracją będzie ten festiwal Zielone Globy, ale ja wszystkich zachęcam do spełniania marzeń. Po prostu wystarczy chcieć i zacząć to robić, bo nic samo się nie zrobi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejny poniedziałek o godzinie 16.14. To jest Akademickie Radio Indeks.